rozgrywki i zaczynamy już nawet samo przedstawienie zawodników. W dolnym lewym rogu w kolorze niebieskim Spirit, czyli Piotr Walukiewicz. Oj, ja tutaj mu punkt jakiś przypisałem przypadkiem, ale to jeszcze tak nie jest do końca. Tak, mogłoby być pięknie, ale niestety jeszcze tutaj punkciku nie ma. W prawym górnym rogu grający jako czerwony teran jest to oczywiście koreański zawodnik Cure. No cóż, dobra. Także zaczynamy kolejne TVT. No przed chwilą tak minimalnie jest. Się przyglądałem temu, co się działo. Mhm. Ty miałeś okazję z Rodzynem oczywiście spoglądać na pojedynek. No nie poszło Spiritowi w tym TVT. Najlepiej. Natomiast zobaczymy, czy może zdobędzie jednak ostatecznie jakiś swój upragniony punkt w tym matchupie. No obecnie w grupie ma Spirit 1-1, czyli wygrał jeden pojedynek na Solara, przegrał przed chwilą mecz z innym koreańskim zawodnikiem Dreamem. Tak jest. No, tak trochę średnio, ale mam nadzieję, że się może trochę rozgrzał i szansa jest. Tylko, że no też muszę tutaj uczciwie przyznać, że Cure no, jest graczem jeszcze wyższego kalibru niż Dream. To będzie trudniejsze. Tak, no koreański zawodnik niestety. A w kwestii Korei to Zig jest w Korei. Tak, zgadza się. A ktoś mógłby się zastanawiać dlaczego, bo przecież on nie umie grać StarCrafta. Ale z tego co ja słyszałem, pojechał tam, ponieważ został ambasadorem majonezu kieleckiego. Był. O! No, dokładnie. Czyli jednak nie ten drugi na W. Co? Nie, no proszę. Jest tylko jeden. Team Kielecki. Dokładnie, Team Kielecki. Także Ziggy jest ambasadorem marki i przekonuje Koreańczyków do używania majonezu naszego polskiego pięknego. Także no. Okej. Minimapy nie widzę. Aha, minimapy, no to jest dość ważne, racja. Dziękuję bardzo. Ja tutaj może ktoś nie zrozumiał za bardzo, ale Igor po prostu tak sobie telefon postawił na monitorze. Tak jest, żeby mieć jeszcze jakieś podglądy dodatkowe. Dobra, Spirit robi lekki zwiad dookoła własnej bazy, bo szuka oczywiście potencjalnie ukrytych budynków Koreańczyka. Analogicznie Cure zrobił, ale na tylko godzinie 12 się rozejrzał. Także no, zawodnicy raczej postępują tak nieprzesadnie defensywnie, ale coś już na temat właśnie swojej okolicy się dowiedzieli. Spokojnie idziemy dalej, tutaj jeszcze nie można powiedzieć, że cokolwiek bardzo istotnego się wydarzyło. Spirit ma troszeczkę tak późniejszą ekspansję, ale ma szybszą fabrykę, a u Cure'a dokładnie na odwrót, czyli wcześniejsza ekspansja, późniejsza fabryka. Tak jest, wszystko bardzo spokojnie, dużo dobrej roboty. No i zbliżamy się tak powoli właśnie do jakichś tam pierwszych decyzji, które będą naprawdę bardzo mocno rzutowały na rozgrywkę, typu czy gdzieś tam ma jakaś Banshee się pojawić, czy gdzieś tam jakaś właśnie jakaś inna jednostka, czy gdzieś będziemy zaraz atakować lub coś innego ciekawego robić. Na ten moment, z tego co widzę obaj gracze, znaczy może inaczej, na ten moment wygląda to mniej więcej tak samo, z taką różnicą, że akurat jeśli chodzi o Spirit, to ma dużo późniejszy Orbital, ponieważ dopiero teraz kończy Command Center, a Orbital to się w zasadzie już chyba w tym momencie u Cure'a zakończył. Więc to jest taka jedna dosyć ważna różnica. No i workerów jest mniej więcej tyle samo, więc ten jeden dodatkowy muł rzeczywiście będzie tutaj jakąś tam znaczącą przewagą, jeśli chodzi o gospodarkę, przez jakąś chwilę albo dwie, ponieważ już w tym momencie Spirit także swój Orbital robi. Tak, to jest taki podstawowy oczywiście rozwój, tu jeszcze nie ma żadnych, nawet najmniejszej wymiany nie było do tej pory. Cure może zdecyduje się na jakiś wylot za chwileczkę, bo robi Medivaca oraz Cyklona. Z kolei Polak zagrał od razu Techlaba, czyli pewnie jakiś Raven w pierwszej kolejności. To najbardziej chyba, no najbardziej standardowa wydaje mi się, że to jest wersja, czyli no robimy Ravena, bo Raveny są świetne na początku, mają autotureta, mają wyłączenie, wrogie jednostki i tak dalej, czyli no dobra, Cure spróbuje przeatakować, Polak siłą rzeczy musi się bronić. Nic nie widzieli, nic, jedyne co oni robią, no to bazują na swoich doświadczeniach, oczywiście na swoich treningach. Tak jest. Wiedzą co się może wydarzyć, ale nie wiedzą tak konkretnie co będzie. No i na ten moment mamy Cure'a, który wylatuje jednym Medivaciem. Zaraz zobaczymy. Spirit ma tutaj jakiś taki system wczesnego ostrzegania. Nie jest to coś wielkiego, tylko chodzi po prostu o to, że ten supply działa tak jak skrzypiące drzwi. Jak zaskrzypią, to wiesz, że ktoś tutaj wchodzi. No i właśnie, wejście mamy i równie szybkie wyjście. Cure jedyne co zrobił, to zostawił dwa mariny na śmierć i to tak naprawdę wszystko, także nie można tutaj nawet powiedzieć, że to była solidna obrona, bo tak naprawdę nie było za bardzo nawet czego bronić.
Tak, tak, na szczęście był na pozycji. Wszystko jest naprawdę w najlepszym porządku. Koreańczyk sprzedał swój bunkier, dostawia kolejną rafinerię, trzecią bazę i tak dalej. Analogicznie Polak gra trzecią bazę. No i teraz pewnie jakaś kolejna lekka kombinacja, ale naprawdę w każdym miejscu Polak ma coś, co go ostrzeże przed atakiem. Idealnie się pozostawia jednostkami, nawet cyklon tutaj z lewej strony, żeby potencjalnie złapać Medivaca, ale ten tutaj raczej nie wyleci. Myślę, że zostanie u siebie, znaczy u siebie, zostanie w tym swoim rogu. Chyba, że boi się jakiegoś wikinga. Tak jest, na razie bardzo spokojnie. No Cure cały czas próbuje, widać tutaj, że taka kombinatoryka ma miejsce, że a może jednak gdzieś tutaj będę w stanie się wcisnąć i tak naprawdę tutaj bardziej po prostu ucieka. O, i co ciekawe, Niepotrzebna ta dezaktywacja. Zupełnie, jakby ona nic nie zmieniła. Chociaż chwila, nie regeneruje się, wiesz, nie odnawia się przyspieszenie. Tak. To jest w sumie jakiś pomysł, żeby może cyklonem to spróbować złapać, ale no niestety to się nie... Chociaż... O, jest potencjał, ale teraz stanie nad tym zniesieniem i dlatego cyklon dalej nie atakuje. Tak, tam jednostki podjeżdżały, ale troszeczkę za wolno i niestety stracił na chwileczkę właśnie ten namiar. Tymczasem tutaj już mamy dosyć dużo jednostek, nie wiem, czy jest sens właśnie się tutaj ładować, nie straci chyba tego Heliona ostatecznie, na szczęście, polski zawodnik, ale tak naprawdę tutaj też nie był, no nie wiem, czy się łudził, że tutaj niczego nie będzie, ale no właśnie, na pewno gra tutaj Cure, a nie Kononowicz, także zajęcie Zelnagi na dole to też nie wydaje mi się być grupą bojową, która, chociaż nie, trochę Marinów jest, więc może rzeczywiście będzie chciał gdzieś tutaj wyjechać? Tak. Presja jest jak najbardziej możliwa, ale to jeszcze na pewno pozostaje pod lekkim znakiem zapytania. Trochę niepokoi mnie ten manewr Cure'a, czyli desant, który leci przy krawędzi. On przed chwilą próbował się desantować dokładnie w tym samym miejscu i to było zupełnie nieskuteczne, więc teraz Spirit może uznać, okej, jednak świetnie się broniłem, raczej tego nie powtórzy rywal, no bo pewnie tak. Się boi i niestety, jest. Ale tu jest goło. Przepraszam bardzo, jest tylko jedna rzecz, moi drodzy, którą chciałbym wam pokazać. Jedna, chociaż nie, przepraszam bardzo, może to za chwileczkę, bo tutaj będziemy miejsce atak. I dobrze, dosyć mocno tutaj wchodzi Spirit od razu, chyba będzie w stanie zestrzelić tego jednego cyklona, nie, jednak nie, czy tanki są na miejscu, ale ma zasięg na orbitala, to jest akurat super dobre, ma bardzo ładny zasięg na orbitala, co oznacza, że raczej będzie musiał go wznieść albo właśnie go naprawiać zawodnik koreański. Tutaj mamy drop do maina, no niestety są zadawane jakieś obrażenia, także nie wygląda to zbyt ciekawie. Wikingi teraz są atakowane, zaraz zobaczymy, czy może jakieś autotarety polecą. No tak, próbował coś porozkładać jeden, drugi zawodnik, ostatecznie chyba tam jakiś siege tank może zostanie zniszczony, dokładnie tak, to będzie tyle na ten temat. No i w sumie ten orbital może zaraz paść. Doskonale, jeżeli by udało się zniszczyć te bazy, na pewno ekonomicznie Polak wyglądałby całkiem. I teraz podniesienie orbitala, SCV ledwo co są atakowane i niestety potrafią tak szybko naprawić orbital, że Wikingi go nie ściągną. No niestety. Chociaż teraz jest poza zasięgiem leczenia, bo to jest CV, tylko że tam Mariny stoją, no właśnie. To niestety był taki minus. A z drugiej strony Spirit stracił 16 SV-ek, także też nie jest idealnie. Zaraz zobaczymy, okej, tutaj został wyłączony jeden Viking. Także też nie jest dobrze, powiem szczerze. Rzeczywiście był w stanie tutaj troszeczkę popsuć tą gospodarkę swojego przeciwnika, ale sam też stracił trochę jednostek zbierających. To niestety nie jest dobra sytuacja. Tak, trochę dużo potracił i... No jakby się udało rozwalić tego orbitala, to by była zupełnie inna sytuacja. Teraz wykres przewagi dla Koreańczyka, jak widać, przez chwilę był bardzo korzystny i za chwilę też pewnie znowu będzie, no bo trzecia baza już wylądowała, SCV jadą, mamy też całkiem spory kontratak. Teraz Wikingiem zauważył to Spirit, więc może będzie w stanie się jakoś zebrać. Świetne wyciągnięcie Ravena koreańskiego. No i czy Spirit coś tutaj ma? Jeden siege tank na wzniesieniu bardzo dobrze ustawiony, ale niestety skanem zauważa go Cure. Tak jest, podejdzie tak troszeczkę bardziej od dołu. No kolejna nieciekawa sytuacja, bo będzie w stanie świetnie zaatakować linię mineralną. Trzeba będzie po raz kolejny jakoś tutaj zmniejszyć swoje wydobycie. I mamy bardzo mocny atak w tym momencie ze strony Spirita, który po prostu wchodzi na te siege tanki. Jego stoją jeszcze tutaj dosyć mocno. Wygląda na to jednak, że jest po prostu tego wszystkiego za mało. I to może być, czy to będzie GG? Ja się tego zastanawiam, no bo mimo wszystko potracił tutaj dosyć dużo Spirit. Teraz ma dużo mniejszy limit, zarówno jeśli chodzi o gospodarkę, jak i jednostki bojowe. Raczej będzie w stanie tutaj ogarnąć trochę tych Marinów, ale mimo wszystko co najmniej 8 będzie w stanie się uratować. I to jeszcze redropuje to wszystko do maina. Także fatalna pozycja na ten moment ze strony polskiego zawodnika. Tak, niestety Spirit ma dużo mniej, lepiej go wymanewrował Cure i ten jeden Medivac, który leciał długi czas przy krawędzi mapy, niestety zrobił robotę. No a teraz to już jest tylko powiększanie presji i przewagi przez Koreańczyka. Może atakować od przodu, od boku, w zasadzie z każdej możliwej strony i prawdopodobnie gdzieś Spirit nie będzie gotowy. Tutaj trzecia baza jest zupełnie niezabezpieczona, żadnego siege tanka Polak nie posiada.
No i może jeszcze jakieś SUV niestety tutaj popękają. No to w zasadzie to czekamy chyba na to, aż Spirit się już do końca zorientuje, w jakiej sytuacji tak naprawdę jest. No, trzy bazy kontra powiedzmy trzy, ale dopiero teraz będzie próbował jakoś, no nie, no to już znowu z powrotem musi anulować wydobycie. No nie ma koncepcji, nie ma rady na takiego doskonałego Cure'a. Tak jest, dlatego jeszcze Orbital chyba zostanie zestrzelony. GG! Cure 1-0, niestety. Szkoda, szkoda, bo naprawdę wyglądało to całkiem spoko w pierwszej rozgrywce. Znaczy, przepraszam bardzo, na początku tej pierwszej rozgrywki. No i niestety, 1-0. A, okej. Dobra, to w takim razie będziemy teraz oczywiście zaczynali kolejną konfrontację, miejmy nadzieję, Spirita. No nie mam jakiegoś tutaj złotego planu, no to jest po prostu, no granie z Cure'em, czy z jakimkolwiek tak potężnym Koreańczykiem, nie można popełnić błędu, to już jest trudne. Dokładnie. I trzeba być z każdej strony gotowym, a przecież tyle jest możliwości desantów, ataków w różne miejsca, że no do powodzenia. Także nie dziwię się, że z Dreamem szło ciężko i teraz z Cure'em wcale nie będzie lżej, ale no jak nie w tych meczach, to jeszcze w kolejnych jest potencjał, bo potem oczywiście NiP oraz Rogue, nie żeby z Rogue'iem Spirit jakoś świetnie się tutaj czuł, ale może właśnie na NiPa czy... Na NiPa jeszcze może jak najbardziej coś spróbować ugrać, no ale no, mało tych meczów zaraz będzie po stronie Polaka, bo jak on wygra dwa mecze, a przegra trzy, to chyba to dalej nie będzie jakiś awans. Mhm. Dałoby się najlepiej z trzy pojedynki wygrać, dwa przegrać ewentualnie. No a za chwilę to za chwilę będzie tak, że będzie musiał pokonać Rogue'a na koniec dnia, znaczy jego dnia rozgrywek, bo to jest dalej grupa A, nie B, bo która też oczywiście dzisiaj będzie. Tak jest. Ja, mnie chyba ominęło... A, lobby to drugie, ale to tak, spokojnie, tak. Spokojnie. Na razie oczywiście jeszcze na głównym streamie widzę, że toczy się pojedynek Solara i Dreama. Dream go tak trochę nawet przypieka. Ja przewiduję, że Solar pokona właśnie tego Dreama, zwłaszcza potem jak go Spirit rozgrzał. Tak. Po czerwoności. Kto wie. Ja sobie siedziałem w meczu z NiPem i panowie zagrali dwa razy Golda. A, na Pride of Altaris, Pride tak? Of Altaris, to dokładnie, tak. No, to jest dzika mapa. Zerg poszedł zagrać Golda i Protoss poszedł zagrać Golda, także bardzo fajnie. Tak, to się zdarza na tej mapie. Trochę dziki scenariusz faktycznie, ale no. Ale będzie też trzecia gra z tego, co widzę, tak? Tak. Po pierwszą wygrał NiP, drugą właśnie wygrał Rogue. Dosyć mocno cisnął go zerglingami. Tak. Czyli NiP obronił te swoje złoto pewnie. Znaczy, to była druga gra była z tymi goldami. Dobra. Tak. A właśnie na tych goldach wygrał Rogue. Bo to aż dziwne było, bo zazwyczaj jak Zerg i Protoss zajmą golda, to Zerg po prostu robi timing push i zazwyczaj pokonuje Protossa. Dokładnie. A tymczasem, moi drodzy, przejdziemy zaraz do kolejnej rozgrywki, w której dwóch gladiatorów Terrana będzie walczyło o kolejny punkcik. Jeśli wygra oczywiście Koreańczyk, to będzie to duży punkt w grupie. Jeśli wygra Polak, no to będzie to oczywiście 1-1. A właśnie Polak znajduje się w prawym dolnym rogu mapy jako czerwony Terran. Jest to Spirit Piotr Walukiewicz. No i z drugiej strony naturalnie Koreańczyk z teamu Dragon Phoenix Gaming, Cure. Kim Do-hook. Korea Południowa. No naprawdę jeden z lepszych Terran obecnie w ogóle na świecie. Może trochę mniej znany niż załóżmy Maru, czy jakiś, może nawet TY, ale świetny jest to zawodnik, naprawdę. Wygrał trzeci sezon GSL-a, czyli no ten najtrudniejszy turniej w Korei Południowej. Arcytrudny, a jednak był w stanie. No, zobaczymy, czy dalej forma mu sprzyja, bo on też jest tak naprawdę jednym z tych, którzy mogą zaskoczyć, może nawet wygrać cały ten turniej Cure, jak będzie dysponować tą formą właśnie swoją najwyższą. No zobaczymy właśnie, jak ta forma będzie wyglądała. A tymczasem, kurczę, trochę mnie to boli właśnie, bo Spirit świetnie dzisiaj rozpoczął dzień, a tymczasem, no właśnie, zaczyna to wyglądać tak troszeczkę gorzej, ja bym powiedział. Więc miejmy nadzieję, że pociśnie. Jak na razie rozpoczyna od Raxów, jest oczywiście Orbital, pojedynczy Reaper, nic jakiegoś takiego dziwnego, nie ma żadnego proxy. Co więcej, tutaj jakby Cure też wychodzi, czy on będzie chciał tutaj w naturalu po prostu się zabudowywać, albo coś podobnego? Znaczy, Cure gra dwa Raxy, nie? Więc to jest akurat trochę niepokojące. Zgadza się, dwa Raxy. A nawet trzy, co ja za głupoty gadam. No, trzeci Rax. Ale też się zdziwiłem, bo myślałem, że to może coś innego, ale wow, no trzy Rax Reaper to jest co najmniej nietypowe zagranie, ale w sumie mapa mała, więc jeżeli na jakiejś mapie mamy grać w takim stylu bardzo agresywnym, to właśnie, no, to musi być tutaj.
bardzo rzadka sprawa. Wydaje mi się, że jakiś czas temu widziałem coś podobnego, ale nie wiem, czy to nie było z dwóch Raxów, z czego jedne były też ukryte na mapie. Tutaj aż trzy. Ziggy by się oblizał, myślę, widząc taką reaperową taktykę. No, ale... Nie wiem, nie ma optymizmu, bo to jest taki trochę nietypowy też pojedynek, w którym obaj zawodnicy nie robią żadnego zwiadu, tylko tak może ewentualnie dookoła własnej bazy, ale nawet nie, tutaj nawet nie sprawdzili właśnie tych swoich okolic. Ciekawe. Oj, to jest bardzo niebezpieczne. Spirit wychodzi na mapę, a nie. Jednak... Dobra, będzie, okay. Będzie na rampie. No to by było ekstremalnie niebezpieczne, jakbym po prostu wyjechał tymi reaperami, gdzieś one by zostały złapane. Z tym, że sytuacja i tak nie przedstawia się zbyt dobrze. Co robi Spirit, to zagra za chwileczkę swojego Heliona, jest świetny w pościgu, tylko pytanie brzmi, czy będzie w stanie tutaj to wszystko obronić. Okej, dobra, Polak będzie musiał wejść. Bardzo dobry strzał pierwszy Heliona, bo strzelił, o, dokładnie tak, znowu strzelił w dwa reapery naraz. To akurat było całkiem spoko. Niestety stracił swojego reapera także Polak, więc nie jest super dobrze. I teraz pytanie brzmi, czy on anuluje po prostu tego CCK? Jeśli command center zostanie anulowany, no to już to nie będzie wyglądało zbyt dobrze. Ale okej, dobra, dwa Heliony już są na miejscu. Będzie starał się to odbudować. Czy może raczej dokończyć budowę tego budynku. Chociaż nie do końca widzę, żeby może chciał, no właśnie. Okej, teraz zabiera kilka SCV, żeby tankowały obrażenia. Tylko że tego jest za mało tutaj po prostu. O, wow, no Cure wchodzi naprawdę jak szeryf i na poł stawiał wszystko jak chciał. Nie, no nie jest dobrze, nie jest dobrze. Reaper, Helion stracony, ale też anulowana polska ekspansja teraz. No nie, no to już jest chyba koniec. Szkoda. Nie. Po prostu się udało zaskoczyć i tyle. To może jest jakaś nawet forma kontry w obecnych czasach. Bardzo ryzykowne też zagranie Cura, no bo jak to nie wejdzie, to potem byłby pewnie w plecy. No ale jak widać weszło, jak widać się udało. Siege Tank co prawda pewnie to obroni, wyczyści, ale tu są tak duże straty ekonomiczne, że... szanse Spirita na wygranie tej mapy już prawie że spadają do zera. Dokładnie tak. On w tym momencie ma 11 CV na 28. Ze strony Cure'a anulowany został ten dodatkowy command center, który był tutaj budowany, ponieważ ten w naturalu oczywiście też padł. No i to jest tyle na ten temat. Tutaj absolutnie nie ma żadnych złudzeń na temat tego, że tego się po prostu już w tym momencie wygrać nie da. Chyba że no Cure, nie wiem, zasnąłby na 5 minut albo coś podobnego, ale też nie sądzę. Dokładnie tak, jeszcze troszeczkę pomikruję tym medivakiem tylko po to, żeby jakoś łatwiej zabijać reapery, z których nawet dwa dały radę się uratować. Ale tak jak mówię, nie ma to żadnego znaczenia. Tam jest druga baza, jest skończony orbital ze strony Cure'a w naturalu. Polski zawodnik nie ma w ogóle żadnego command centra, który mógłby nawet zostać dokończony albo coś podobnego. Anulował ten, który budował tylko po to, żeby te 300 minerałów dostać z powrotem. No i w tym momencie sytuacja jest dramatyczna. No zgadza się. No to jedyne, co może zrobić Spirit, to właśnie taki kontratak i liczyć, że on zrobi jakiś właśnie duży cud. Tylko że no zapewne Cure i tak jest już w miarę przygotowany. Kolejne wejście dwóch Reaperów w idealnym momencie wyczuwa sytuację Cure, bo on wie, że taki wylot zapewne miał miejsce. Więc jeszcze troszeczkę zdławi gospodarkę Polaka. No może wróćmy do medivaka, może tutaj coś się dobrego jeszcze ma okazję zdarzyć. No ale nie. Może nawet zaczekać na Steampaka. Gracz z Korei Południowej i to pewnie zatrzyma cały ten atak. To naprawdę musiałyby być no przynajmniej 20 uderzeń Siege Tanka takich perfekcyjnych, czy to w piechotę, czy to w SCV, żeby chyba była jeszcze jakaś szansa, no ale nie będzie. Tak, dokładnie. Jeszcze bardzo ładnie wykonał timing, zanim Siege Tank się rozłożył, to zaatakował kilka tych jednostek, ładnie się wstrzelił. Polski zawodnik, no ale właśnie tutaj też ten Siege Tank podjeżdża, zostanie prawdopodobnie zaatakowany. Jest atak oczywiście na Techlaba tego podobno, ale właśnie tutaj już Steampack jest gotowy, wystarczy podbiec, marudery są dwa, więc też zadają dosyć dobre obrażenia. GG Cure! GG. Niestety. No nie poszło. No nie poszło i to tak nie poszło dosyć mocno. Przykro. Szkoda, naprawdę, bo kurczę, ta pierwsza gra nas tak mocno nastroiła, a tutaj się okazuje, że no właśnie. Rogue też wygrał już 2-0. O, wow. Znaczy 2-1. 2-1, przepraszam bardzo, dokładnie tak. Rogue wygrał 2-1 z Nibem, okay. A więc tutaj już jakaś informacja.